Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kogut Wędkarski Pazur. Jesteśmy dzisiaj na jeziorze Odmuchowskim razem z Dawidem. Siemano, cześć. Właśnie wypłynęliśmy sobie na trening i ściągnęliśmy żyłkę kotwicą. Patrzcie, co się dzieje. Masakra. 60 tak, taki ładny, nie? Tak się kończy łowienie na żywca. O, patrz. Proszę. Ryba ci spadła, Dawid. No co zrobisz? No szkoda, szkoda, że tak się dzieje. Ryba. Patrz, tu następne żyłki jakieś idą. Czyli dzisiaj trening rozpoczynamy od sprzątania łowiska. Patrz, ile żyłki, kurde. Ile to, gdzie to było wypuszczone w ogóle, nie? Fajne warunki, Dawid, co? Nawet nikogo dzisiaj na treningu nie ma na wodzie, także nie wiadomo, czy jutrzejsze zawody w ogóle się odbędą. Zobaczcie, jakie są warunki. Trzy minuty i nam się tak zmieniło, pogódka. Leci śniegu wiaterku na fajną parę. No to mieliśmy trening udany. Jak to mówią, po burzy zawsze wychodzi słońce i tym razem tak samo jest. Miejmy nadzieję, że tylko ryby będą jeszcze współpracować dzisiaj na treningu. Jednak cofam to, że pogoda już jest gitara. Nic z treningu, wracamy do domu. No, udało nam się szczęśliwie uciec do portu. No, a że trening tutaj mieliśmy zrobić, to chociaż sobie w porcie może jakieś bolenie potrenujemy. Jutro też niby ma być nagroda za bolenia. A jak będzie wyglądało to wszystko tak jak dzisiaj, to raczej sobie nie popływamy po jeziorze, więc nasz tajny plan to będzie zostać w porcie i po prostu tutaj próbować swoich sił. Miejmy nadzieję, że się trochę pogoda wyklaruje do jutra. Dawid już tutaj boleniowe przynęty wyciąga. Tak. Zobaczymy, no bolki ładnie chodziły w porcie zawsze, także może jakaś ryba do filmu jeszcze się trafi dzisiaj. Nie no, tu nas chyba z kotwicy nie zdejmie. Mam nadzieję. Spróbuj właśnie trochę głębiej, bo one mi się wydaje, że w taką pogodę zeszły. O koniecz, tu sandacz powinien być normalnie. Daje, co? Dawaj może tam w narożnik w tą flautę sobie wpłyniemy. No, mówię. Skaczą tam po tej wodzie jak małpki. To chyba ci z tego capnij i rąbnij. Ajajaj, to był liść jednak. Pozdrawiamy liścia z Holandii. Dawid, co powiesz liściowi? Jutro wygramy. Na pewno. Z wiatrem tutaj w porcie. No właśnie wybiła godzina, trzeba się stawiać na start. Zobaczymy, jak te dzisiaj zawody się odbędą. Pogoda nie zapowiada tutaj sukcesów żadnych, nie wiadomo, czy w ogóle będzie można pływać. Straszny wiatr, jesteśmy w porcie, a już wieje. Tak to wygląda.
Patrzcie na drzewa, jak tam napierdziela. Co, Dawidku, lecimy, nie? Tak, po sandacze. A jak? No trochę wieje. Miejsce zbiórki. Jak myślisz, Dawid, co to będzie? No, moim zdaniem nawet się nie budują, to chyba nic z tego nie będzie. Prezesie, co z tymi zawodami będzie? Jak widzimy, pogoda jest fatalna, zagraża bezpieczeństwu zawodników, także przenosimy na następny termin. Kiedy to będzie? Myślę, że za chwilę po żurku bardzo dobrym, który Darek nam przygotował na rozpoczęcie naszych zawodów, które się jednak nie odbędą. Zadecydujemy o tym. Tym bardziej, że są mistrzostwa, są kibice, ludzie pracują. No niestety, no dobra. Tak jest. Sprawdziły się nasze prognozy. Zawody dzisiaj się nie odbędą. Wlewać? Tak, tak, proszę. Fajnie, nie? No. Fajnie było, no. Fajnie było. Fajnie było, ale się skończyło. Patrzcie na to. Po zawodach, co? Lili, lili, laj. Jest kolejny dzień. Wczoraj odwołali nam zawody, przenieśli na dzisiejszy dzień. Jest poniedziałek, 14 czerwiec. Jestem razem z Dawidem, moim partnerem z teamu Relaxa. Siema, siema. Właśnie zaczynamy krótki trening przed zawodami. O godzinie 16 rozpoczynamy rozgrywkę. Trzymajcie kciuki, nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę. Mam nadzieję, że jakiś fajny odcinek z tego dnia wyjdzie. Także widzimy się za chwilę. Trening następnego dnia bardzo dobrze i pomyślnie przebiega. Właśnie mam pierwszą rybkę, zobaczcie, samica. O kurde. Co się odpaliła? Nie spodziewałaś. To dobrze, że odkręcony hamulec mam. Chcesz ten podbierak? Nie, no daj spokój. Ale ty, ładnie. Nie poszła, co? No ładnie, ładnie. Proszę bardzo, kopyto 3 cale, laminat, disco blue. No i to chyba będzie moja tajna broń na te dzisiejsze zawody. O Jezus, piękna sprawa. Patrz jak rozwalił ty. No, jedno branie. Mam nadzieję, że mam więcej. Ja mam. Nie, to będziemy kleić. Rybkę do wody. Co? Jest tu miarka, kolego. 61. 60,5. No, 61,5. No. Ładnie. Wracaj rybko do domu. Weź za 4 godzinki, żebyś mi wzięła jeszcze raz, dobra? Tak się umówimy. Ja ci daruję wolność, a za 4 godziny na zawodach mi taki sandacz jest potrzebny bardzo. Tylko zrobimy sobie zdjęcie i wrócisz z powrotem znowu do domu. Chyba nas polubiła, zobacz. Wow! Piona. Zajebiście. Podejście do zawodów, dzień drugi. Może dzisiaj się uda. Chyba że odwołają, bo jest za duże słońce. Oby już nie. Nie mają już nikogo. 30 teraz chyba, czy 31 nawet. Okrągły numer startowy 30. Czemu 30? Albo te miałeś puste, mogłeś te dać nawet. Nie, a właśnie, czekaj, damy ci 15, bo ty tak wyglądasz na 15 lat. Zapiszemy cię, kogut. Kogut. Wędkarski pazur. Wędkarski. Pazurek. Pazurek. Pazurek i Dawid. Cud i cudowny. Dawid. Maniusz, a ciebie miało nie być. Ktoś jeszcze nie ma maty? Kurde, Maniek jest to znowu. Panowie, zasady są proste.
Łowimy według regulaminu. Ryba wraca do wody. Niestety nie można zabierać, patroszyć i tak dalej. Każdą rybę po zmierzeniu, wysłaniu zdjęcia do sędziego. Najlepiej sobie zrobić kilka zdjęć tej ryby, żeby po prostu te najlepsze wybrać, żeby było wszystko wyraźne. Czyli prawą stroną głowa, ogon. Tutaj drugi trzyma numer startowy, czy nawet lepiej w ten sposób trzyma, żeby było widać numer, imię, nazwisko, co nie? Można sobie napisać tu, jak sam jestem, bo ja... Nie, imię, a ty sam jesteś, a nie chciałbyś kogoś, może ktoś się... To twoje punkty będą się podwójnie liczyć. Tak. Albo pół. Zachowujemy odległość, nie podpływamy do brzegu, jeżeli chcemy spłynąć czy coś, zgłaszamy to sędziemu, nie płyniemy w uście, bo jest zabronione, wodniacy was wyprowadzają, nie, że za... tylko wyprowadzają was do połowy jeziora powolutku, w jakimś normalnym tempie, żeby każdy był i wtedy się tam rozpływamy, co nie? Do jakiegoś momentu. Bezpieczeństwo, można podpłynąć, jak ktoś będzie miał jakiś problem, czy ktoś zasłabnie, czy coś, to też trzeba zgłosić jak najszybciej mi, ja się postaram... Zdobić go. Nie, wodę sobie można zabrać i jest. Idź do wodopoju, Dawid. To numer Jarka, bardzo ważne, bo na ten numer wysyłamy zdjęcia. To jest ten sam numer? Na WhatsAppa też można. Tak, proszę państwa, to jest ten sam numer. O, nagrody. Tak, na WhatsAppa, najlepiej na WhatsAppa. Nie wypisali, jesteś ze mną. Jeszcze nie wypisali na nas? Czekaj, to jest tam wypłuch, wiesz? Naszej łodzi kołowej. Do której? Od 16 zaczynamy, czyli za 7 minut dokładnie. Jest pierwsza ryba zawodów, panowie. Pięknie. Proszę podbieraczek nas naszykować tutaj. O, dobry będzie, taki z 65 na pewno. Leciutko, nawet lepiej. Nawet lepiej będzie. Dobra, jak wyciągam, od razu go pakuj. Poczekaj. Patrz, sum. Dobra, ale jest sum. Trudno. Wymiarowy. Wymiarowy? Nie. Ja myślę, że jest wymiarowy. No. Może być nawet ten sam z tamtego roku. Zrobisz mi fotkę? Halo? Taksi ryba? No bo tutaj mała pomyłka zaszła z zamówieniem. Miał być sandacz, a suma dostałem 83 cm. Prosiłbym o zweryfikowanie zamówienia, bo tutaj podczas zawodów to nie ma żartów. Dziękuję bardzo. Taksi ryba. Martwych ryb nie przyjmują na zawodach, do cholery jasnej. Kanapeczki tutaj. Paulinka, jak będziesz Dawidowi robić kanapeczki na następne zawody, to zapakuj mu do woreczka, a nie luzem mu wrzucasz do torebki. No jak teraz chłopak tutaj musi wygrzebywać wszystko? No pokaż. No co, on nie kogut, nie, że będzie dziobał. Smacznego. Dziękuję. Masz tu napisie Red Bullka, nie trzeba będzie jeść. Sru do wody. Bez sandacza mi się nie pokazuj. Dobra. Ostatni rzut. Dobra, możesz płynąć, panie.
taksi rybę dzwoniłem. Taksi ryba, przyjechać. No ale widzisz, no, najpierw suma przywieźli. Później zrzucili z helikoptera sandacza, to już wiesz, rozłożył się w locie. Nie wiem, jak ta firma już pracuje, trochę mnie już denerwują oni. Ta współpraca to nie ma sensu chyba powoli. Obrzucaliśmy głębszą wodę, teraz na wieczór przestawiamy się na trochę płytszą. Mam nadzieję, że to jakoś poskutkuje. Jak na razie trafił się jeden sumek, no i widzieliście sandacz na treningu. Szkoda, że to nie w trakcie zawodów, bo jak na razie największy ma 60 cm i prawdopodobnie jest tylko jedna ryba. Tak więc walczymy, zostało do końca godzina 15, dzisiaj bardzo krótkie zawody, bo od godziny 16 do 20. I co? Idziemy machać dalej. Dawidek już gotowy. Kotwicę rzucać? Tak, rzucaj. Rzucam kotwicę. Ostatnia godzina zawodów. Mało czasu zostało. Zawodów, spływamy zaraz do brzegu na ogłoszenie wyników. Dzisiaj nie mieliśmy szczęścia. Jedna ryba na treningu, jeden sumek miarowy, może będzie nagroda za suma, zobaczymy. Ale co, wędkarstwo to wędkarstwo, czasami się liczy dużo farta i być po prostu w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze. No dzisiaj nam się nie udało, ryb było bardzo dużo na zapisach, no ale nie umieliśmy jej skusić. Trudno, następnym razem może będzie lepiej. Dawidka tutaj aż smali z tej złości, że no, nie złapał. Kurde, okropnie. Jeszcze jeden łyczek we drówku. Widzimy się za chwilę na brzegu. Maniuś, ile żeś nałapał? Nic, jednego krótkiego i miałem parę brań, ale... Czyli dałeś nam fory w tym roku trochę. No, padła mi jecha sonda, więc miałem trochę... Czyli łatka pechowca zostanie przybita chyba tobie, bo tak, samemu byłeś. Echa sonda padła, złapałeś niemiarowego. No i co? Dariusz Miza! Zapraszamy! Brawo! Panowie, jak to mówią Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało, ale gratuluję. Pan Dawid tutaj będzie kręcił. Za największą rybę sandacza. Nie wysyłaliście do Jaśka? Nie kazali przyjść. Złote podbieraki, panowie. Czyste złote, 24-karatowe złote, proszę. Brawa dla wszystkich. Trzecie miejsce. Ajączkowski na Rolski. Zapraszam. Maniuś, chodź, nie musi być grosze, nie? Dawid. Dawaj. No ale prezesa zasłoniliście, mistrza się zasłonili. No nie, to jest to ważniejsze osoby. To dziękujemy. Miejsce bardzo ważne. Dziękuję bardzo. Największy że zaraz, czwarte miejsce jeszcze mamy dla chłopaków, którzy złowili w ogóle sandacza. Okazało się, że nie, to zaraz to na bok na razie. Proszę, Brodek Kupczak, Marcin Kołowat, zapraszamy. Brawo. Bardzo miejsce. Brawo. 55 sandacz, bardzo duży. Się okazuje na te nasze warunki. Chyba że policie podbierali. Chyba że wujek chcesz podbierać czy przynę? Proszę. Marcin, grubę ściągaj. Prezes, chodź tu do zdjęcia. Czekaj. Jeszcze moment. To się na tym nie skończyło. Największy szczupak. Szczupak. Tomek Mirowski, zapraszam, 75. Tomek Mirowski, największy szczupak. Brawo.
Teraz największy słup. Największy słup. Kodowski. Kogut wędkarski pazur. Brawo! Podbiera! Największego łowcy! Mariusz, rób zdjęcie. Taki, już w tym sezonie nie połowi. Byłem. Sandra, lustrujesz jedną na drugą. Już bez, złamał. Kto go wylosowałeś? Przeczytaj. Ignacy Stanisławek. Ignacy Stanisławek, zapraszamy! Numer 11. Ignaś, proszę. Podbiera. Brawo i brawo dla Michała, że te przekazy. Brawo. Partnerem naszej imprezy był Relax Direct Lures z Bielawy. Dziękujemy i zapraszamy. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Myślę, że podobało się. Następnym razem może będzie lepsza pogoda. Za pierwszym razem. Patrzcie, sandacze to one na brzeg wychodzą tutaj. Mały Maniek znowu wariuje. Maniek tutaj się ustawił na miejscu, wie. Zobaczcie. On wie, że sandacze na brzeg wychodzą, nawet gniazda na brzegu budują. Kurde, a my żeśmy pływali tak daleko. Maniuś, czego nam nie mówiłeś wcześniej? No właśnie teraz wam powiedziałem. Żeby na zawodach, żebyśmy nie dali rady. Tak. Och, to jest, widzicie. Byłem tutaj, tylko widzisz, woda zeszła. Dobra, kończymy ten dzień. Puchar mamy, idziemy się napić z Dawidem jakiegoś piwka. Do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymajcie się, cześć.